Witam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że nie jestem dobrym oratorem, ale spotkałem Boga. Spotkałem Boga w swoim życiu i zmieniło się całe moje życie. Byłem normalnym, zwykłym człowiekiem, który ma normalne życie, chodzi do szkoły, studiuje, chodzi do liceum. Generalnie szuka szczęścia. Okazało się, że w życiu liczy się coś więcej niż takie ludzkie szczęście. Liczy się szczęście Boga. I tego Boga spotkałem. Zmieniło się całe moje życie. Teraz chodzę z Bogiem na co dzień i wiem jedno, że warto przyjść do Boga. Bóg jest chwałą. Bóg jest pełen mocy. Ja odkąd poznałem Boga nie choruję. Każda choroba jest niszczona. Nie mam żadnego kataru, kaszlu, nie mam niczego. Jestem zdrowym człowiekiem. Nie muszę się niczego bać. Jeszcze 2 lata temu bym nie wyszedł tutaj do was, nie mówił, ale dzisiaj mogę wyjść, bo Bóg jest ze mną. Bóg jest mocny, Bóg jest chwałą. Bóg jest wszystkim, czego człowiek powinien pragnąć. Także ja jestem świadectwem tego, że nie trzeba się bać, nie trzeba się bać nikogo. Można przyjść porozmawiać z nami, można przyjść po każde uleczenie, każde zniewolenie możemy zlikwidować. Tylko kwestia jest, czy ludzie chcą to wziąć. Czy zapragną po prostu przyjść do Boga, szczerze do Boga, nie do kościoła, nie do religii. Tylko do Boga, którego można mieć, każdy ma w sercu, każdy ma w swoim duchu szczerość. Z tą szczerością przyjdź do nas. A my wypędzimy każdego demona, wypędzimy każdą chorobą. Chwała, chwała Bogu Wielkiemu.